Hej, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik eksperymentalny o stacji lotniczej WEB 937D+. I jak wiecie, to groty do takiej stacji są z serii typu 900M. Dokładnie mam ich tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem grotów, które kiedyś kupiłem. I wiecie co? Ostatnio jakoś, nie wiem, wpadł mi do głowy jakiś głupi pomysł. Bo używając lutownicę T12 zastanawiałem się, co by to zrobić, żeby tą lutownicę 937D+ jakoś też troszeczkę używać. Jak wiecie, T12 jest według niektórych lepsza niż te wszystkie odmiany WEB-ów 937D i tak dalej. I dlatego zrobiłem ostatnio taki mały eksperyment z grotami serii 900M. Zobaczcie tutaj. Mam te groty ułożone. Coś tu jest w jednym grocie nie tak. Wy tego może tak dobrze nie zobaczycie, bo to jest troszeczkę za daleka odległość. Ale popatrzcie się. Wezmę dwa groty, w tym jeden, który sobie przerobiłem w pewien sposób. Pokażę wam, o co chodzi dokładnie. Jak weźmiemy sobie dwa groty bliżej, to zobaczcie, te tulejki, które nachodzą na grzałkę. Na dole macie oryginalną tulejkę. Ona jest dłuższa o jakieś, nie wiem, pół centymetra, może troszeczkę więcej. A na górze jest przerobiona tulejka, czyli skrócona, ucięta. I mam takie dziwne wrażenie, że ten grot o wiele lepiej działa niż z taką dłuższą tulejką. Nie wiem, czy to jest jakiś efekt placebo. Czy po prostu faktycznie coś to dało, że polepsza jakby przewodzenie tego ciepła i szybciej jakby oddaje do płytki? Nie wiem. Musiałbym to jakoś kurczę sprawdzić bardziej dokładnie, ale dzisiaj postaram sobie przerobić jeszcze w ten sposób. Na pewno ten typ grota sobie przerobię, bo też jest używany nieraz do niektórych rzeczy. Być może pokażę, jak fajnie można wyczyścić taki grot, ale moja technika jest dosyć bardzo drastyczna, ale w przypadku tego grota tak zrobiłem z końcówką i powiem wam, że no cyna trzyma się na całym obwodzie tego grota. Jak zanurzę, no po prostu idealnie klei się tak, jak powinno być. A nie, że nieraz jest tak, że dotykacie, a cyna po prostu się odbija od grota. Także być może to pokażę. Tu mam jeszcze grot z serii 900M, który zakupiłem kiedyś, ale czarny. Zastanawiam się, czy też go nie skrócić troszeczkę. On fajny jest, bardzo dobry do takich bardzo delikatnych rzeczy. No i tu mam dwa groty, których prawdopodobnie nie będę ruszał, bo one i tak działają zarąbiście. Jeżeli chodzi o jakieś duże pola lutownicze, to są no genialne. Mają dużą, jakby taką moc cieplną. I to są dwa rozmiary. Jeden jest większy, drugi mniejszy. Widzicie, że one mają takie wcięcia tutaj. To są genialne groty. Jedne z lepszych grotów do serii M900, jakie w ogóle miałem. Jedynie jakiego grota nie miałem do stacji 900M, to z tą dziurką, co jest minifala. Dokładnie się to tak nazywa, ten grot. Minifala z dziurką w środku. Tego nie miałem, chociaż można by przerobić może jakoś taki grot jakimś frezem, takim malutkim, żeby zrobić dziurkę. Można się bawić różnie. Dobra, także więc przerobię sobie ten grot jeden. Tych dwóch nie będę ruszał. Nad tym się czarnym zastanowię, czy go przerabiać. Na razie może będę eksperymentował z grotami. W zasadzie mogę cztery groty przerobić. A te trzy sobie tutaj niech będą, one są spoko. Cztery groty przerobię. Pokażę wam, jakie to są groty w ogóle, tak bardziej z bliska. No i potem sobie porobimy jakieś tam teściki na jakiejś płytce, zobaczymy, jak to wygląda. Tu mamy taką końcówkę grubszą. Tu jest super igła. Tutaj jest troszeczkę mniejsza.
Biorąc rozmiarowo od lewej strony, to tu jest najgrubsza końcówka. Tu jest troszeczkę cięższa, tu już jest w ogóle jak igła końcówka, taka szpilka. To co? Jedziemy z tematem. Do tego celu użyję sobie takiej mini szlifiereczki z nałożoną tarczą. Wziąłem tą grubszą, bo jednak tutaj trzeba trochę tego pociąć. Nie jest to takie łatwe. Także ja wam najpierw pokażę jeden grot, jak będę ciął, jak to będzie wyglądało. A potem resztę zrobię pauzę, utnę i zobaczymy, co z tym będzie. Więc ja sobie tutaj już mniej więcej przyłożę grot. Włączę na chwileczkę, żeby tylko zaznaczyć, od której pozycji mam to ciąć i lecimy z tematem. Dobra, zaznaczyłem sobie, wiem, że mam ciąć tutaj, także lecimy, może zrobię powiększenie większe, wtedy będzie to lepiej widać, tak? No, w sumie nawet lepiej jest. Lepiej niż tak z daleka. Dobra, no to tniemy go. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Robi się już bardzo ciepły. Nie wiem, czy nie łapać go kombinerkami. Tak, nie dam rady go utrzymać, bo robi się bardzo gorący. Także idę sobie, wezmę kombinerki, będę w kombinerkach go trzymał, bo inaczej bym sobie poparzył palce. Dobra. I lecimy dalej. Oczywiście lecę na najmniejszych obrotach, jakie są możliwe. Trzeba bardzo uważać, trzeba to robić bardzo delikatnie, żeby nie zaciąć tarczki. Teraz bardziej tak z boku polecę. Co najlepsze, one w środku, te groty, to wygląda jak jakiś taki mosiąc. Część mamy prawie uciętego. Okej, ucięty. Także pierwszy grot mamy już ucięty bez problemu. I zobaczcie, jak to wygląda w ogóle z bliższej odległości. Zobaczcie, ale gorący jest. No i to jest już drugi grot, który jest ucięty. Porównajmy sobie do tego, czy nawet krótszego go troszeczkę zrobiłem minimalnie. Nie, można powiedzieć, że prawie identycznie. Także dwa groty są już ucięte. Zrobimy sobie potem testy tych grotów, jak one będą sprawowały się na płytce. No i zostały jeszcze tutaj dwa groty. Takie szpilki już można powiedzieć. No, trzeci jeszcze ten jest. Ten też będzie dosyć ciekawy. Także ja robię pauzę, tnę je i potem zobaczymy, jak one sprawują się w akcji, czyli na jakiejś płytce. Dobra, słuchajcie, już raz, dwa, trzy, cztery, pięć grotów obciętych.
Powiedzmy jeszcze skrócę tego już, jak już robię czarnego. Słuchajcie, mała taka informacja ode mnie. Wszystkie te groty, które obcinałem, sobie tylko tutaj zmienię EV na 5, dobra. Wszystkie te groty, które obcinałem, praktycznie niczym się nie różnią. Materiał jest ten sam. Wszystkie w środku są jakby takie miedziane. Nie wiem, czy to jest mosiądz jakiś, odmiana, czy jakiś stop. Miedź to raczej chyba nie jest. To jest raczej mosiądz, mi się wydaje. Także tutaj taka moja mała uwaga co do tych grotów czarnych, a tych zwykłych. Wiecie, czym one tak naprawdę się różnią? Tylko tym, że są pomalowane na czarno. Według mnie materiał jest no ten sam, identyczny. Także czy warto spłacić za kolor ileś tam więcej? Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, jaka jest różnica w cenie pomiędzy takim czarnym, a takim zwykłym grotem niepomalowanym. Ale moim zdaniem się nie opłaca. Teraz już to wiem, bo przeciąłem je i wiem, jak wyglądałem w środku. Także jeszcze raz powiem, różnica między czarnym a zwykłym, żadnej różnicy nie ma. Jedynie to, że są pomalowane na czarno. Teraz tak. Mam już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć grotów obciętych. I co? Robimy jakieś testy? Jak one działają? Pod mikroskopem? Z jakąś płytką? Myślę, że tak. Robię małą pauzę, posprzątam sobie tą matę i lecimy z lutowaniem. Słuchajcie, ale zanim przejdziemy do eksperymentu, mały bonus. Ja sobie poczyszczę te groty mini szlifierką. Tak, wiem, że to będzie dosyć kontrowersyjne. Niektórzy będą mi pewnie pisali w komentarzu, że źle zrobiłem, uszkodziłem groty i tak dalej. Ale zobaczycie, jak to będzie wyglądało potem pod mikroskopem. Także ja sobie włączam mini szlifierkę i lecę z tymi czterema grotami. A może zrobimy inaczej, lepiej troszeczkę i wrzucimy sobie to pod mikroskop, co? Żeby było widać, jak czyszczę ten grot. Nie wiem, czy tak robić z C12, ale na razie ona działa spoko, także nic nie będę je męczył w ten sposób. Ale podjedziemy sobie tutaj mikroskopem i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Tylko ja sobie muszę uruchomić tutaj aplikację. Będziecie to na pewno lepiej widzieli pod mikroskopem, jestem tego pewny. Ok, ja sobie tylko tutaj ustawię odpowiednią ostrość. Wyłączę ten ekspozor, bo on jest do dupy. Ok, i teraz w OBS-ie ustawię sobie źródło jako SE. No i co? Lecimy z czyszczeniem tego, nie? Pod mikroskopem. Czyli ja zacząłem sobie od tego tutaj grotu. To jest wyczyszczony. Nie, ten był czyszczony teraz chyba. Dobra, to lecimy z tym grotem. Tego sobie poczyścimy. Słuchajcie, ustawię ostrość. Ok. Pięknie. Drugi wyczyszczony. Teraz lecimy sobie z trzecim. Ze szpilką. Ja już czyściłem. Także ona jest wyczyszczona. Jest trochę mniejsza. Widzicie? Tu jest ta końcówka. Odtąd dotąd.
Dobra, wyczyszczony. Teraz najbardziej zabrudzony ten. Ten ma tego na garu. Tyle, że ohoho. Popatrzcie, jak on się czyści pięknie. Zobaczycie, jak on się pięknie podsunuje. On mi się tylko cynował. On mi się tylko cynował od tej strony, tutaj na górze. A zobaczycie, jak on się podsunuje teraz, jak wezmę go na cynę. I ostatni. Ten. Tego też ładnie podsunujemy. Pięknie wyczyszczone. Dobra, słuchajcie. Mamy je pięknie poczyszczone. Robię pauzę, czyszczę matę. Robię pauzę, czyszczę matę i robimy mały test pod mikroskopem, jak one będą się te końcówki cynowały. Jeszcze mała taka ode mnie informacja. Polecam to, to jest genialne. Zobaczcie, ja tylko biorę raz, dwa, już mam namoczoną. Czyszczę sobie matę. Nie muszę tego izopropanolu jakoś, kurde, przelewać do czegoś tam. No to jest, ta buteleczka jest, no, niezbędna w każdym takim DIY warsztacie elektronicznym. Dobra, mamy wyczyszczoną matę. Jeszcze raz, polecam takie coś sobie zakupić. Genialne. Nawet jeszcze drugą sobie chyba kupię i wleję tam coś innego. Inny płyn oprócz IPy. Dobra. To mamy porobione. Tu mamy te groty. To są nieruszane. No i ta reszta, która była przycięta. Wygląda tak. Tulejki sobie tutaj gdzieś na bok na razie odłożę. Może się do czegoś to przyda. Do jakiegoś dystansu. I teraz tak. Jak to wyglądać będzie teraz po nałożeniu na tą kolbę ze stacji. Zobaczcie, tu mam ją już rozłożoną. Jak bierzemy normalny, nieucięty, może ja zrobię zbliżenie, będzie lepiej widać wtedy. Wezmę taką kolbę, nałożę oryginalny, ona dochodzi do końca i powiem wam szczerze, że jeszcze czuję jakiś luz, żeby to mogło wejść jakby głębiej, ale niestety już tutaj uderza mi o tą ulejkę od kolby. Natomiast jeżeli wezmę taki ścięty już, zobaczcie, jaka jest przerwa tutaj. Tyle miejsca zostaje w grzałce. Grzeje tak naprawdę gdzieś tyle grzałki. I powiedzcie, co w ogóle o tym myślicie. Proszę, ten wszedł już do końca, już na pewno gdzieś tam na końcu dotyka. Ta cała grzałka. Także chyba ta przewodność cieplna może jest dlatego tak lepsza, nie? Że on tam dotyka na sam koniec tej. I wtedy lepiej to ciepło tam jakby idzie. Drugi, no, ten już tutaj tyle. Ten tyle. Ten tyle. Dobra, pięknie. To co? Robimy teraz testa. Ja sobie założę najpierw tego grota, tak ściętego.
Założę sobie. Gdzie ja to mam teraz? Aha, tutaj jest. Tą końcówkę. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało, jak będę przykręcał. Teraz się rusza cały ten tutaj grot. Ale jak. O tym nie pomyślałem. I tu chyba zrobiłem błąd. No, rusza mi się. Ale poczekajcie, dlaczego mi się ten nie rusza? Coś tu jest nie tak. On powinien i tak do końca dojść. Zobaczcie, wezmę tego, co przerabiałem. To jest ten. To jest pierwszy w ogóle, który przerobiłem. On do końca nie doszedł. Nakręcam tą. Nic się nie rusza. Siedzi sztywno. Dobra, muszę to rozkminić, dlaczego tak się dzieje. Teraz porównam go z tym. Nie, no też nie powinien się ruszać. Dobra, jeszcze raz spróbuję to zakręcić. Ale ząg. Za dużo uciąłem, słuchajcie. Za dużo uciąłem, no. Tego się nie spodziewałem. Co ja mogę teraz zrobić? Mogę wziąć jakąś taką tutaj najkrótszą tulejkę, nałożyć, włożyć tego z powrotem i dokręcić. Dobra, tutaj zrobiłem błąd. Nie pomyślałem o tym, widzicie? Na szczęście tulejki nie wyrzuciłem, także on sobie tutaj siedzi z powrotem. Ok. To tego sobie na razie na bok odłożymy, żeby wiedzieć, że on jest źle. Jak będą reszta, to się wkurzę trochę, bo o tym nie pomyślałem. Czyli trzeba, kurczę, taki no dokładnie jakiś margines robić. Nakręcam sobie następną. Ale ząg. Ten też lata. Widzicie? To będzie przestroga. Znaczy nauczka, że trzeba wiedzieć, jak je uciąć. Dobra, wezmę tego. Ten też się rusza. To jest trochę dziwne. Bo tamten się nie rusza. A ta reszta się rusza, nie? Ten. Ten też się rusza. Widzicie, to, teraz to pokazuje, jak te groty są porobione, nie? Jaki mają luz w ogóle na tej grzałce. I ostatni, ten czarny. Też się rusza. Jedynie ten się nie rusza. No, ten się nie rusza. Dobra, pokażę wam najpierw na przykładzie tego grota, jak wygląda cynowanie końcówki. Także wejdziemy sobie pod kamerkę. Ok. Tutaj mamy tą końcówkę. Tylko muszę sobie najpierw oczywiście stację podłączyć. Dobra, lecimy z cynowaniem tego grota pierwszego. Temperaturę ustawię sobie 340 stopni. Zanim to mi się nagrzeje, to trochę potrwa przy tej stacji. Ja sobie wezmę jakąś płytkę na przykładu pod spodem z takim dużym polem masowym. Ok, to będzie dobrze. Dobra, grot się nagrzewa. 325, 330, 340. 340 stopni. I teraz patrzcie, nakładam cynę. Zobaczcie, trzyma mi się z każdej strony. Pięknie, dotykam teraz tego pola lutowniczego. Patrzcie, jak się wszystko roztapia. Daję radę, to jest naprawdę spore,
pole lutownicze bardzo duże i to mi tutaj wszystko pływa przy temperaturze 340 stopni przy tym grocie bez problemu. Tu mam jeszcze większe pole masowe. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało po przyłożeniu grota. Oczywiście cynę sobie na grot nałożymy. Najpierw przyłożę sam grot na chwilę. Pięknie. I teraz cynę dodaję. I zobaczcie. Ten grot do takich dużych pól lotowniczych jest nawet spoko. Naprawdę super działa. I zobaczcie, cały jest ocynowany. Pięknie. Po wyczyszczeniu właśnie tym frezem. Znaczy jestem zdziwiony, że jak on działa. Dobra, teraz zrobimy sobie taki test, że włożę te inne groty. Albo nie, zrobimy porównanie jeszcze z grotem. Wiecie którym? Tym, którym tak się jaram. Tym o. Ten kontra ten. Na tym samym tym. Czyli ja robię pauzę, muszę sobie to rozkręcić. Tu nie ma tak jak w T12, że wyciągacie grot, sobie zmieniacie w locie szybciutko. Tylko tu muszę wziąć kombinerki i go wykręcić i uważać, żeby się nie poparzyć. Ok, słuchajcie. Teraz test z tym grotem. 340 stopni. 280, 290. 310, 20, 30, 40. Grot się nagrzał już do tej temperatury, według stacji oczywiście. Teraz tak, o, przyłożę go samego. Taka sama temperatura jak na tamtym, widzicie? Kurczę, czyżby on gorzej działał niż tamten? No nie, no aż mi się wiedzieć, niech ten. Dobra, dodaję cyny. I patrzcie, co robi dodanie cyny. Chociaż wiecie co? Ten ma jakby mniejszą. Widzicie, jak się ściąga tata? Ten ma jakby mniejszą tą. Patrzcie, jak się ściąga tata. Jestem tu. Zjadę. I cyna stygnie, widzicie? A tamten miał tak, że jak dotykałem, to rozgrzewało całą. Cała ta była płynna chyba, tak? Dobrze? Niezły test, nie? Czyli tamten grot ma lepszą tą przewodność cieplną? Dobra, robię pauzę i lecimy z innym grotem. Ok, słuchajcie, przerobiłem troszeczkę lutownicę. Miałem starą taką końcówkę od innej kolby. Uciąłem ją, że jest krótsza od tej gdzieś o, nie wiem, 3-4 mm. Zagrałem ją na samym końcu, tak żeby grot mi nie wyleciał, bo tutaj jak widzicie jest takie zwężenie na samej górze. No i tym razem już grot się trzyma elegancko. Także robimy teraz próby na tej zmodyfikowanej kolbie, że tak powiem. I z tą płytką. Lecimy pod mikroskop. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, to jest końcówka. Spaszczona tak, żeby ten grot się tutaj trzymał. No i teraz sobie podłączymy lutownicę z tym grotem. I zobaczymy, jak ten grot sobie poradzi na tym polu lutowniczym. Włączam lutownicę. Nie, czy ja nie podłączyłem lutownicy teraz? Nie. Od lutownicy, gdzie jest kabel dokładnie? To jest kabel. Aha, ja od zasilacza sobie podłączyłem. Dobra. 300 damy 40 stopni. Grot się grzeje, cyna przygotowana i zobaczymy 180, 190, 210, 20, 250, 270, 290, 300, 10, 20, 30, 340 stopni. Ok, przyłożymy sobie teraz sam grot. To jest ten typ. Przykładam. Patrzcie.
Nie rusza tego, nie? Trzeba dodać cyny dużo. Ale najpierw zobaczymy sobie, jak ten grot się podsunuje. Staram się wam to pokazać. Dobra. Grot podsunowany. Powiem wam, że ten ma malutką. Ojejku, ciężko tu idzie. Roztapia. Ale patrzcie, jak ucieka ciepło, nie? No, ten już przy tej temperaturze, on już czuć, że ma opór tej cyny. I zobaczcie, jak jaka cieplność jest mała w stosunku do tego grotu. Widać to, doskonale to widać na takich dużych padach. Jak ta wydajność cieplna grota, jaki ma obszar. Także zobaczcie, tamten grot miał potężną wydajność grota. I teraz cyna stygnie. Grot ocynowany pięknie. Jest jak nowy ten grot. Dobra, to był ten grot. Lecimy z następnym. Zobaczcie, ten grot teraz jaki jest, on cieniutki. On tutaj w ogóle już sobie pewnie nie da rady. Włączam stację. I rozgrzewamy ją. 100 stopa temperaturę. 200 stopni. 250. 280. 300, 10, 20, 30, 340 stopni. Grot nagrzany. No i teraz go ładnie podsunuję cyną. Zobaczcie, jak on się pięknie tutaj cynuje, ale przewodność cieplną to nie do tego pada. Tutaj już w ogóle kompletnie nie daje rady taki grot. Zobaczcie. Nawet jak dodam cyny dużo mu. Dopiero widać teraz, ale tutaj pokażę wam. Patrzcie, jaką. Strasznie wolno idzie, ciężko już nim jest. On jest bardziej do, powiedzmy, czegoś takiego jak tutaj jest na przykład. Chcielibyśmy sobie podsunować taką kropeczkę. Widzicie? Do takich zadań bardziej. Żeby poprawić na przykład jakieś tutaj pola lutownicze. Im mniejszy grot, tym już jest bardziej do takich bardziej precyzyjnych prac przystosowany. Lecimy z następnym, ale dobra, lecimy teraz z takim grotem. Już naprawdę jest cieniutki. On był dobry do, powiedzmy, o, takich o tutaj pinów jakiś, żeby polutować. Mi się zdaje przynajmniej. Zaraz zobaczymy, czy mniej więcej tutaj coś da w tym zdziałać. Spróbuję nanieść na niego cynę. Ła, tylko parzy mnie w rękę ten grot, który tutaj odłożyłem. Dobra. No i zobaczmy sobie, jak on sobie poradzi z taką nóżką, powiedzmy tutaj. Powiedzmy, że najpierw naniosę na niego trochę cyny. Albo zróbmy jeszcze inny test. Na razie go pomoczę trochę w tej. Bardzo mało ma przewodność cieplną. Już naprawdę jest do bardzo jakichś takich super precyzyjnych robótek.
Widzicie, jak go ten cynuje? Nie, tutaj do takiego padu nawet nie ma co startować. Tutaj też nie poszło najlepiej. Bez stopnika to jest też w ogóle ciężko. Dlatego już takie groty to są do jakiegoś drutowania bardziej takiego. Coś widzicie? Coś tam ładnie nawet złapał. No. Nawet ładnie tutaj złapał jedną tą nóżkę, poprawił ją. Jeszcze raz przyłóżmy. Oczywiście robię to bez stopnika, także jest to wiele ciężej to wszystko porobić. Ale myślę, że do takich operacji jest jeszcze spoko. No. Albo jakiś kondensatorów malutkich, żeby poprawić. Robię to oczywiście wszystko patrząc się w OBS-a, gdzie jest cholernie duże opóźnienie. Ładnie łapie. No, w sumie nawet. Nie poszło tak źle, jakoś tragicznie. I to jest końcówka tego grota. Jeżeli chciałbym sobie na przykład tutaj tego pina poprawić, też troszeczkę mam za grubą cynę do tego. Trzeba dobierać odpowiednio cynę do różnych końcówek. Okej, powiedzmy, że jakoś dał rady w takich mniejszych rzeczach. Dobra, słuchajcie, został ostatni grot. Już totalna szpilka, to już nie wiem, do czego takich grotów używać. Nawet do takich układów się nie opłaca, bo tutaj minifalą najlepiej by było przelecieć. Ale zobaczymy, jak sobie on poradzi tutaj na tej płytce. Najpierw go pocynuję. Ja się w ogóle przyłączę może na essay, wtedy będę lepiej widział. O, nawet będę mógł pokazywać myszką. Dobra, cynujemy go najpierw. Widzicie, jak się pocynował? Mniej więcej tak. Z wora niezło, nie? Teraz patrzcie. Moją przerobioną strzykaweczką sobie aplikuję topnika. To jest taka mega już dokładna aplikacja, bo tu jest ta igiełka tak cienka, że mogę naprawdę tego topnika dawać minimalnie. Znaczy to topnik, to jest w tym wypadku pasta lutownicza włożona do strzykawki. O, chciałem minimalnie, a mi się mocno wycisło. Ale generalnie jak się tutaj delikatnie weźmie, naciśnie, widzicie? Dlatego warto mieć takie strzykawki, kilka różnych rodzajów igieł, jeżeli chodzi o grubość. Wtedy możecie sobie naprawdę bardzo, bardzo dokładnie aplikować na różne malutkie elementy SMD ten topnik. Teraz zobaczcie, tutaj dodałem topnika. Dodaję cyny. Widzicie, jak ta cyna pływa teraz? Generalnie, patrzcie, jak ta cyna mi się tutaj trzyma. Jest taki ten, bąbel, nie? Dlatego nie wiem, gdzie ten czubek szpiczasty można by używać w elementach, bo jest chyba, że tak, o, gdzieś tutaj kondensator jakiś przylutować, nie? Tylko to też teraz na przykład nie było tutaj żadnego topnika i on zrobił taką, powiedzmy, bombę.
No, do kondensatorów takich malutkich, żeby przylutować, to myślę, że ten grad jeszcze spoko się jakoś tam nada. I co? I chyba to by było na tyle. Pokazanie, jak to wyglądało. Sobie stację już wyłączę. Także zobaczyliście, jaką wtopę popełniłem. Na szczęście rozwiązałem to w sposób taki, że miałem drugą taką końcówkę, którą sobie skróciłem. No i teraz te groty się trzymają, także na pewno te groty nie będą nieużywane, że tak powiem. Dobra, ja tak się patrzę, co tu jeszcze wam pokazać, czy o czymś nie zapomniałem. Ale chyba nie, no tak chciałem wam z ciekawości taki eksperyment pokazać, jak się obetnie te groty, jak to będzie wyglądało. No i naprawdę, aha, jeszcze jeden grot. Jeszcze jeden. Ten czarny. Sobie go założymy. Także ja wam teraz już pokażę w całości, jak to wygląda. Tylko znajdę najpierw gdzieś kombinerki, gdzie położyłem tutaj. Dobra. Odkręcam sobie tego grota. Robię to kombinerkami, bo jest wszystko bardzo gorące. Okej. Widzicie, on mi się tutaj trzyma. Dlatego sobie łapię go na koniec. Wypadł mi. Teraz biorę czarny grot. Nakładam. Łapię to. Zakładam. Teraz już mogę tak delikatnie, szybko palcami to kręcić. O, gorąca jednak jest. Dokręcam trochę. On mi się już nie rusza. Jest pięknie zamontowany. No i sobie zrobimy testa. Załóżmy. Na czym tu? On jest bardziej do lutowania, myślę, takich naprawdę już malutkich elementów, jak rezystory, kondensatory. Dlatego sobie spróbujemy pocynować jakiś tutaj kondensator. Wezmę pod ten. I zobaczcie. Tu mamy na przykład jakieś kondensatory. Tak, żeby było mi wygodnie, to ja sobie jakiś tutaj spróbuję znaleźć. Powiedzmy, że wezmę sobie tego tutaj. Gdzie my jesteśmy? Ok. Koło tego kwarca. Spróbuję tutaj coś podziałać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Naniosę sobie troszeczkę topniku ze strzykawki. Będę robił to bardzo powoli, żeby po prostu nie nanieść tego na za dużo. Chwila, bo nie widzę, jak mi ta strzykawka tu idzie. Dobra. O, niech będzie tyle. I teraz znowu biorę cynę, cynola. Ustawiam sobie temperaturę oczywiście 340 stopni mniej więcej. Czekam, aż mi się rozgrzeje. Załapię 306, 310, 20, 30, 40, 50, 350 stopni, dobra. No i zobaczymy teraz, jak pocynuję. Postaram się w ogóle pocynować całą tą. Cały ten grot. Widzicie, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o to. O, to on jest dobry do czegoś takiego. Tylko tutaj on ma strasznie małą przewodność cieplną, widzę. Dam sobie 380. 380 ustawiłem. Bardzo małą. Aż mi się nie chce kleić, widzicie? Dopiero teraz 380, jak on się tam rozgrzewa, to jakoś to łapię. Staram się go troszeczkę
Trzeba też groty wyczuć bardzo. Ale ładnie się trzyma, nie? No, tutaj już jest za duży ten glut. Jeżeli chciałbym na przykład tutaj coś porobić. Oczywiście potem naprawić to nie jest problem, bo to można plecionką ładnie wyciągnąć. Ale jak widzicie, jakoś to wygląda. Jakoś to tam działa, chociaż ten słabo coś tutaj, kurde, działa. On jest naprawdę już do mega precyzyjnych jakichś robótek. Myślę już o takich tych kondensatorach, rezystorach. Staram się teraz go jakoś oczyścić trochę z tej cyny. Okej. Okay. Chcę sobie sprawdzić, czy on tutaj mi na przykład roztopi końcówkę tego kondensatora. No, to jest totalnie do takich precyzyjnych robót, żeby gdzieś polutować jakiś taki kondensator czy coś w tym stylu. Także tak widzicie, tak to działa. Jeżeli chodzi o T12, mógłbym jeszcze zrobić szybkie porównanie na jednym grocie tylko, bo T12 to jest chwila, moment podłączyć ją. I tak zrobimy. Teraz patrzcie. Tu jest grot od tej stacji 937D+. Widzieliście, jak na tym kondensatorze to działa. Teraz wezmę grot z T12. I porównamy sobie szybkość, jak to tutaj będzie roztapiało tą cynę i tak dalej. T12 podpięta. To już taki będzie naprawdę bonusik fajny. No i teraz biorę jeszcze raz sobie. Tylko chwilę odłożę tą kolbę gdzieś na bok. Dobra. T12 podłączona. I patrzcie, co się dzieje po przełożeniu T12. Jezu, to jest chwila, moment. Widzicie? Jak działa T12? Jaka jest różnica pomiędzy T12 a 937D+. Dlatego polecam zakup stacji T12, bo ona ma no nieporównywalnie lepsze parametry niż taka 937D+. Staram się jeszcze tutaj nanieść troszeczkę topniku. Trochę ten top, ta pasta lutownica jest, lutownicza jest za mało rozcieńczona, bo ciężko mi się ją wypycha ze strzykawki, a nie chcę, żeby znowu poleciało na płytę nie wiadomo ile. Dobra, no i teraz znowu te 12 frakcji stopnikiem, tu już będzie w ogóle poezja. Zobaczcie, to działa pięknie. Te 12, no bez porównania już, nawet nie ma co się tutaj kłócić, która jest stacja lepsza, bo te 12 miażdży po prostu te wszystkie wepy i inne stacje. A już nie mówię o tych stacjach za 1000-2000 zł, jak na przykład JBL. O, i to już nie ma co porównywać. Dobra, to by było na tyle. Myślę, że jakiś taki fajny eksperyment. Wyszło jak wyszło. Zobaczyliście sobie, jak to działa po obcięciu grotów. No i co? I tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.